z czego się go robi, co się wyrabia z kaprolaktamu, jaka jest relacja, co to jest poliamid i tak dalej i tym podobne. A zaczęli mówić, nieinteresująca stopa zwrotu. Wtedy już nie wytrzymałem i im powiedziałem, że takiej stopy zwrotu jak z obligacji Fannie Mae, to się przemyśle chemicznie nie wyciśnie, ale to jeszcze było zanim okazało się, że zbankrutował Fannie Mae. A analitycy, którzy w tym Excelu sprawdzają, jaka ma być stopa zwrotu, jaka jest opłacalna, jaka nieopłacalna, no zachowali się tak, wziął cukierka, krówka była, już pamiętam doskonale, rozwija tego cukierka, jest takim uśmieszkiem, mówi, no przynajmniej tu nie ma waszych produktów, mam nadzieję. A prezes mówi, wie pan, a ta krówka, co to mleczko, to na tą trawkę, to ona była podsypana tymi naszymi nawozami. Ale trzeba, tak jak w tym przemyśle naftowym, wiedzieć, co się z czego robi. W realnej gospodarce, jak się uzyskuje zwrot? 10%? To źle? Przez ostatnie parę lat to było fatalnie. Fatalnie. Trzeba było 20%. Opowiadają mi znajomi z korporacji różnych, jak to wygląda wzrost korporacji. Przyjeżdża menadżer regionalny i mówi, ile to w tym roku mieliście zysku? Tyle. W przyszłym roku 25% więcej. Mówi, nie, gdzie, jakie 25%, to jeden klient, to nam się trafił, drugi teraz się kończy. Nie, w ogóle nie ma o czym mówić. I trwa zabawa. Zabawa polega na tym, ma być 30%. W związku z tym tak, fakturę na tego klienta, co to mieliśmy wystawić w grudniu, to on przerzucimy na styczeń, ale koszty to już rzucimy sobie w grudzień i będziemy kombinować. Dlaczego? No bo menadżer regionalny swoją premię ma uzależnioną od tego, czy będzie to 30%, czy nie, że to jest wirtualne, a kogoś to obchodzi, że to jest wirtualne. Na rynkach finansowych tak to niestety wygląda. Więc jak długo będziemy funkcjonowali w wirtualnej rzeczywistości rynków finansowych i nie wrócimy do realnej gospodarki, tak długo takie niespodzianki, dla niektórych niespodzianki, jaka miała miejsce z bankructwem Lehmana i następstwami tego bankructwa, będą się zdarzały niestety co moment. I tak jak zacząłem, mi się wydaje, że to, co Państwu powiedziałem przed chwilą, to są pewne oczywiste oczywistości. I dlatego zdumiewa mnie, jak innych zdumiewa taka jakaś banalna prawda. Jak mówię tego typu rzeczy, to co ja słyszę najczęściej? Wy się nie znacie, wy nie jesteście z rynków. Ja mówię, nie jestem. Ale Warren Buffett twierdzi, ma taką radę dla inwestorów, żeby nie kupowali biznesu, którego nie rozumieją. Więc ja uprzejmie oświadczam, że ja nie chcę kupować biznesu derywatów, bo go nie rozumiem. Więc dlaczego niby mam być zmuszony jako podatnik, żeby kupić ten biznes, mimo że ja go nie rozumiem? Mało tego. Politycy, którzy zmuszają mnie do tego, żeby kupić ten biznes, też by nie rozumiem. Więc nie rozumiem biznesu derywatów, pustego, krążącego, wirtualnego, nie wiadomo gdzie pieniądza i twierdzę, że gospodarka wirtualna nie jest w stanie zapewnić nam tego, na czym nam wszystkim zależy. Czyli pewnej stabilności i pewnego poziomu bezpieczeństwa. Bo okazało się, że wirtualny pieniądz jest strasznie niebezpieczny. A tak naprawdę, to odpowiedzmy sobie pytanie, znowu wracając do natury człowieka. Dlaczego człowiek pracuje? Bo człowiek wie, że kiedyś będzie stary. Więc jak już nie narobił tej piątki dzieci,
no to liczy na to, że, no, że zarobi w swoim życiu coś, co zapewni mu jakiś poziom bezpieczeństwa. Ale co my będziemy potrzebowali na starość, proszę Państwa? Owsiankę będziemy potrzebowali, kaczkę będziemy potrzebowali, a nie derywatów. W te derywaty nie nasikamy. Dlatego ważniejsza jest realna gospodarka od wirtualnej gospodarki pieniężnej, koncentrującej się tylko i wyłącznie na manipulowaniu zagregowanym popytem. Ja mam takie pytanie, skoro ta wirtualna gospodarka nie upadła w tej chwili, tylko została zasilona dodatkowymi pieniędzmi, to kiedy można spodziewać się kolejnego kryzysu i jak to prognozuje i co będzie dla nas? Co z sytuacją? Prognozy są tyle warte, co założenia, na których się opierają. Założenia dzisiaj są niemożliwe, bo my nie wiemy, co mamy. Nie wiem. Przez cały poprzedni tydzień czytałem, że jest świetnie. Absolutnie. Jesteśmy wyspą, oazą szczęśliwości. Mamy stabilny system bankowy. W ogóle no, poniedziałek otwieram gazetę. Nomen omen. I co widzę? Jeden z niezależnych od piątku analityków, bo po piątku to już nie pracował, mówi, że rząd z NBP-em muszą natychmiast interweniować. Natychmiast. Konieczne są gwarancje na słopy międzybankowe, na pożyczki międzybankowe. No to ja się pytam, co się zmieniło od piątku? To znaczy, jest dobrze czy źle? Nie można robić prognoz w oparciu o niepewne założenia. Żeby cokolwiek prognozować, to trzeba panom bankowcom powiedzieć, proszę opuścić majtki i pokazać te tam instrumenty, które tam macie, pochodne instrumenty, które tam macie. I wtedy będziemy mogli ewentualnie snuć prognozy na przyszłość. Właśnie, bo w wywiadzie dla Przekroju Wam też stwierdził, że banki nie mówią o tym, ile produkują pieniędzy. To jest bardzo zastanawiające, czy rządzący nie mają takich informacji, mają, prawda? Wie pan, to banki centralne nie mówią tak o rynkowi. Rządzący mają te informacje, ale co im po informacji, jak nie potrafią je wykorzystać? No bo proszę sobie wyobrazić, że prezydent wie ile, no i co? No właśnie, też jedno pytanie mam zaraz oddam głos do sali. Właśnie po prezydenta i premiera jeszcze mam pytanie dotyczące euro i jak pan ocenia, czy powinniśmy zostać w złotówce, czy jednak wprowadzenie euro w dłuższej perspektywie było wykorzystane? No niestety przystępując do Unii Europejskiej myśmy się zgodzili, że kiedyś to euro sobie wprowadzimy. Więc no, jesteśmy na niej niestety skazani. No. Unię żeśmy przyjęli z dobrodziejstwem inwentarza jak spadek, prawda? Czyli również z pewnymi długami, z tymi pasywami. Moim zdaniem aktywem Unii jest wspólny rynek, na którym mogą funkcjonować nasi przedsiębiorcy, a pasywem między innymi euro. Ale z euro jest zupełnie inny problem, bo nie ma specjalnego znaczenia to, jaki będzie kolor farby, którym będzie zadrukowany papier będący w naszym kraju oficjalnym środkiem płatniczym. Pieniądz fiducjalny, czy przecież to nazywa. Natomiast ja zwracam ciągle uwagę na argumenty zwolenników euro. Bo to tak samo jak z tymi argumentami dotyczącymi kryzysu. To my potaniały, w związku z tym trudniej spłacać kredyt. I z euro poziom argumentacji jest mniej więcej podobny. Pierwszy argument. Będzie wyższy wzrost gospodarczy. A niby dlaczego? No, jeżeli od wprowadzenia euro by się brał szybszy wzrost gospodarczy, to bym proponował to Zimbabwe i byśmy generalnie mieli boom gospodarczy na całym świecie, problem nędzy, głodu rozwiązany. Ale zaraz po pierwszym argumencie, że będzie szybszy wzrost gospodarczy, pada drugi. Będzie bezpieczniej. Nie będzie ryzyk kursowych. No to ja sobie myślę tak, jak jadę samochodem, to jak chcę jechać szybciej, to muszę jechać bardziej ryzykownie. Jak chcę jechać bezpiecznie, to siłą rzeczy jadę wolniej.
Więc pierwszy argument do drugiego nie bardzo pasują.